Witam wszystkich, z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu będzie o MetaHero i tym, dlaczego tutaj mieliśmy wzrost i później spadek. Przypomnę też, jak rozgrywałem MetaHero. Dokładnie to kupiłem mniej więcej tutaj w rejonach przed tą jeszcze konsolidacją. Sprzedałem natomiast końcówka 0,1150. W ostatnim czasie mieliśmy targi w Dubaju i możliwy listing na większej giełdzie na Binance. Tutaj mamy wykres z Gate.io i pod to były wzrosty. Dołączyłem mniej więcej w tym czasie do grupy MetaHero Polska, żeby sprawdzić, jakie są nastroje wśród inwestorów. I były oczywiście bardzo pozytywne do pewnego momentu, do pierwszego załamania tutaj. Tutaj jeszcze były ogromne nadzieje na powrót do wzrostów. Tutaj również były duże nadzieje. Na tej grupie tworzone były ankiety. Co robisz? Jakie masz nastawienie po spadkach? Czy dalej wierzysz w projekt? Inne tego typu stwierdzenia. Natomiast teraz mamy powrót już poniżej 10 centów. Czy będę wracał do tego tokenu? Mniej więcej po końcówka 6 centów zastanowię się, ale nie jest to wcale pewne. Co do powodów tych ostatnich spadków, no to oczywiście jest to brak listingu na Binance, gdzie w wywiadach tutaj główny pomysłodawca projektu mówił o tym, że utworzyli specjalnie token na łańcuchu Binance Smart Chain, żeby później kwotować, być listowanym na Binance. Natomiast po udzieleniu takich wywiadów i stwierdzeniu, że wtedy po ogłoszeniu listingu będzie 40 centów, jeśli tego nie mamy, no to jest reakcja rynkowa. A jak to wyglądało w procentach? Wzrost mniej więcej z 10 centów do 18, czyli plus 80%, a teraz cały ten wzrost został zanegowany. Co do użyteczności tego tokenu, gdzie w założeniu on ma służyć jako płacenie za skanowanie się w ich specjalnej maszynie, później plik wykonawczy złożony z wielu zdjęć w modelu 3D, gdzie w wywiadach mówiło się, że tych plików jest około 7 GB, no to według mnie jest tutaj duże pole do konkurencji. Konkurencja może w bardzo prosty sposób tutaj zrobić coś podobnego. Kolejna kwestia. Mówiło się o tym, że będzie tutaj kilka osób na wyłączność, gdzie nie pójdą do konkurencji. Nie ma tego, także też to działa na minus. Ponownie spojrzymy na Hero, właśnie kiedy będzie po 6 centów. W tym nagraniu chciałbym tylko podkreślić, że takie rozbudzone nadzieje na 40 centów kończą się bardzo szybko, jeśli te plany nie zostają wykonane. Pokażę też jeszcze tylko inny token, żeby mi później nikt nie zarzucał, że nie wspominałem o nim. Tutaj zostawię to bez komentarza. Widzicie, co tutaj mamy. A na pieskoinach, na zwierzakoinach dalej trwa okres wzrostu. Już mniej więcej jest to zakres około razy 6 od tutaj tych najniższych wycen. Oczywiście ten token jest po okresie mocnych spadków, a do euforii, jaka była w maju, jeszcze daleka droga. Mniej więcej można tutaj zrobić jeszcze razy 10, a nie będzie i tak przekroczenia tego szczytu. Przypomnę też o zwierzakoinach. Wspominałem na początku października. Także też tutaj niech mi nikt nie zarzuca, że nie wspominałem o tych właśnie tokenach. Choćbyście tutaj kupowali wtedy po najwyższych cenach, no to widzicie, co jest dalej. Klony Doge'a i różne zwierzak coiny rosną, natomiast Dogecoin tutaj cały czas konsolidacja. Wybicia od razu są tutaj gaszone. Natomiast token Shiba Inu tutaj w parze do dolaru Tethera
cały czas utrzymuje się na wysokich poziomach po tym tutaj podbiciu. Podbicie mniej więcej z końcówki 700 do szczytu w okolicy 3500. Także mamy tutaj razy 5. Mocno uchodźcę można zauważyć tutaj na tokenie Dogecoin Mars, gdzie mamy no już ponad razy 7 z tej tutaj konsolidacji. Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu MetaHero. Okazuje się, że tydzień temu Phil Konieczny przeprowadzał wywiad z autorem, pomysłodawcą MetaHero, czyli Robertem Grynem. No i zauważcie, że tam były snute wizje o listingu na Binance o 40 centach, natomiast teraz już spadliśmy na poniżej 10 centów. Okazuje się, że na kryptowalutach jest obecnie totalnie dziki zachód. Czas, w którym, tak jak przed 1923, rynki akcyjne nie były w ogóle regulowane. Można było robić tak zwane owcze pędy, czyli naganianie, a później upłynnianie towaru. I nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś wielkiego krytyka tego projektu, ponieważ sam kupowałem mniej więcej tutaj w tych poziomach, tylko chcę pokazać, jak takie nagrania wpływają na rynek. Odniosę się też do tego, dlaczego wchodziłem tak wcześnie w ten projekt, kiedy jeszcze MetaHero kosztowało 0,02 cent dolara, czyli 2 centy. Wchodziłem, ponieważ wcześniej tutaj Robert Grin był takim aniołem biznesu dla projektu Tencent, który zrobił od ICO około 35 razy, tutaj nawet razy 40 w tych szczytach. Później po spadku utrzymała wartość ta kryptowaluta. Także według mnie podobny scenariusz będzie z MetaHero. Po prostu po spadku będzie totalna konsolidacja. Plus, minus, oczywiście obecne nastroje na rynku. A jako że Bitcoin próbuje przebijać szczyty, czyli wychodzić na nowe all-time high, no to aktualnie sentyment jest pozytywny. Płynność na tym projekcie do tak zwanych liquidity pools nie wrzucili zbyt dużo, także można wywoływać wysokie procenty, typu właśnie podbicie o plus 80% i później spadek o minus 40%. Przykładów mocnych, wręcz euforycznych wzrostów w ostatnim czasie jest więcej, natomiast są to bardzo małe projekty, wręcz shitcoiny. Tutaj w ciągu 4 sesji podbicie z 50 centów do 2,5, czyli razy 5. W tym nagraniu już podałem w sumie, jaka jest analogia, czyli jeśli dany projekt i stoi za nim dany autor, udaje się, no to bardzo prosto zastosować kolejny raz ten sam schemat. I mniej więcej takie zyski razy 4, razy 7 już warto realizować. A teraz na sam koniec tylko ogłoszenie. Niedługo rusza kanał dyskusyjny dla uczestników Trading Skill edycji 8, czyli Zoom GT, gdzie za merytorykę uczestnicy będą mieli mnożnik 1,5 do nagród. Na YouTubie będziemy transmitować dyskusję właśnie z tego kanału. Także już niedługo właśnie będziemy to robić. Natomiast cała rywalizacja Trading Skill 8, faza pierwsza, rusza już w niedzielę o 23:00. Rejestrować można się na grupie GTTS, czyli Grupa Traderów Trading Skill. Link znajdziecie w opisie do tego nagrania. Teraz już pozdrawiam i jak zawsze, nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski. Aha. I na sam koniec jeszcze, jeśli Łukasz Fiołek zablokował mnie na Facebooku, to prosiłbym o podesłanie nagrania z oficjalnym zaproszeniem Łukasza na jego media typu Telegram, Facebook i różne inne, które używa. I jeszcze raz pozdrawiam.